Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj myślę, że po raz kolejny przydatny odcinek dla Was. Mamy czasy pandemii, ogranicza nam się dostęp do infrastruktury sportowej. I musimy sobie jakoś radzić, trenować w domu, czy też na dworze, czy w takich warunkach, jakich ogólnie nam się, można powiedzieć, w tych czasach pozwala. W tamtym tygodniu wpadł odcinek na temat treningu z gumami oporowymi. Dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek na temat treningu z sandbagiem. Sandbaga do odcinka użyczyła mi firma Bushido. Myślę, że dam radę dla Was również jakiś rabat na tego typu sprzęt wynegocjować. Znajdziecie go na dole w opisie lub też w komentarzu. Także lecimy z odcinkiem, zapraszam. Sandbag, bardzo fajne, przenośne urządzenie. Znajdują się w nim trzy wkłady, które możecie wypełnić sobie piachem i w taki sposób sobie jakby dozować ciężar. Tak, pod poszczególne ćwiczenie. Możecie na przykład ten piach wysypać, zabrać ten worek na przykład gdzieś ze sobą na zgrupowanie, czy też na wyjazd, jeżeli chcecie trenować gdzieś, powiedzmy, na wyjeździe, nie macie dostępu do siłowni. Ja dzisiaj Wam pokażę, myślę, że kilka ciekawych ćwiczeń przy użyciu tego typu sprzętu. Będzie to trening bardziej siłowy. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście jakiś trening bardziej kondycyjny przy użyciu tego sprzętu, to również jakby można powiedzieć, wszystko w Waszych rękach. Dajcie znać na dole w komentarzu. Jak zwykle postaram się gdzieś tutaj wrzucić rozpiskę całą treningową, żebyście mogli jakby sobie zrobić zdjęcie, czy też wpisać ten trening, jeżeli byście chcieli go później wykonać sami w domu, czy też w jakichś innych warunkach. Pierwsze ćwiczenie, jakie wykonamy, będzie to martwy ciąg na tak zwaną walizkę, czyli to będzie martwy ciąg biznesmena. Tego typu rodzaj martwego ciągu będzie nam bardzo fajnie wzmacniał nie tylko plecy, nogi, ale również działał przeciwko zgięciu bocznemu, tak? Czyli worek jakby ciągnie nas do boku, my cały czas staramy się napiąć brzuch, pośladki, więc to będzie bardzo fajne ćwiczenie wzmacniające wbrew pozorom również i mięśnie brzucha, boczną część mięśni brzucha, mięśnie pośladkowe, także jak najbardziej fajna alternatywa, spróbujcie, zobaczycie, że fajny rodzaj martwego ciągu. Trzymamy sobie worek z jednej strony naszego ciała, pilnujemy kolan, aby wychodziły nam na zewnątrz, lub też był prosto, to będzie błąd, czyli staramy się nie koślawić kolan do środka, trzymamy worek, schylamy się po niego jak do martwego ciągu i wykonujemy tyk wyprost w ten sposób. Nie musicie generalnie robić tych ćwiczeń w tych seriach łączonych, chyba że chcecie. To możecie wtedy jakby sobie wydłużyć przerwę między jednym a drugim ćwiczeniem i wykonywać je w serii łączonej, żeby trening jakby zajął Wam mniej czasu. Dlatego ja będę mieszał, żeby Wam pokazać, jakby zostawić Wam wybór. Drugie ćwiczenie to będzie na kończyny górne, żeby chwilkę mogły odpocząć kończyny dolne. W tym wypadku siadamy po to, aby wykluczyć troszkę z pracy jakieś bujanie tułowiem. Generalnie tutaj zbytnio nie oszukamy. Łapiemy sobie worek w ten sposób. Proponuję w ten sposób, nogi szeroko i stąd staramy się go wypchnąć nad głowę. Wrócić tutaj brzuch mocno spięty, bardzo mocno tutaj brzuch pracuje w tej wersji wyciskania, ponieważ gdy nie zepniemy brzucha, to się wywalimy na plecy. Lecimy. Kolejne ćwiczenie będzie to przysiad, ale przysiad tak zwany niedźwiedzi. Co to znaczy przysiad niedźwiedzi? Tak naprawdę worek nam daje tą możliwość, że możemy jakby inaczej go chwycić, niż to ma to miejsce na przykład w przypadku jakiejś sztangi, czy kettlebell, czy hantla. Więc my worek ściśniemy w ten sposób. Czy jakbyśmy imitowali niedźwiedzia, który obejmuje jakieś drzewo, czy ściska swoją ofiarę. Bardzo fajna wersja ćwiczenia. Mocno izometrycznie wzmacnia nam ramiona, górną część pleców. No i fajnie, można powiedzieć, przekłada na jakieś sporty walki parterowe, gdzie potrzebujemy kogoś chwycić w kleszcze i po prostu dużą siłą izometryczną nie wypuścić go z naszych dłoni. Lecimy. Kolejne ćwiczenie, tym razem nacechowane znowu bardziej na kończyny górne, czyli będzie to wiosłowanie w opadzie. To sobie zrobimy, albo możemy zrobić tak naprawdę w neutralnym chwycie, ja to zrobię w neutralnym chwycie, ale jak widzicie, worek ma również i inne uchwyty, więc możecie to zrobić tylko pod chwytem lub na chwytem, generalnie dowolność. Łapiemy worek, najlepiej się wyprostować, później złapać sobie pozycję, plecy proste i stąd wiosłujemy. Zdecydowałem się wrzucić coś jeszcze dodatkowo na kończyny górne, czyli na mięsie klatki piersiowej. Zazwyczaj kończyny górne
może będzie są troszkę bardziej wytrzymałe niż kończyny dolne. Są to ruchy zazwyczaj krótsze niż ma to miejsce na przykład w przypadku martwego ciągu czy przysiadu. Więc są to też jakby ćwiczenia nie wymagające naszego układu nerwowego, więc tutaj zrobimy przewagę kończyn górnych nad dolnymi. A więc tak, podzielimy się na plecy. Worek będziemy trzymali na prostych dłoniach. Czyli ja sobie go zarzucę na klatkę piersiową. Trzymam go w ten sposób i wypycham go do przodu. Kolejne ćwiczenie to już będzie ćwiczenie nacechowane bardziej naszym mięśniem brzucha. Będą to twisty z workiem, czyli siadamy sobie. Nogi w zależności mogą być podniesione, mogą leżeć. Ja zrobię wersję, gdzie nogi są na ziemi, ponieważ no, mam dość ciężki worek. Powiem szczerze, nie chcę się z niego wyjmować w tym momencie wkładów. Na potrzeby nagrania dodatkowo możemy sobie dodać przeciwwagę w postaci kolan, czyli trzymamy sobie worek, przerzucamy go raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. I ostatnie ćwiczenie będą to wstawania, czy może powiedzieć sit-upy z workiem, czyli worek łapiemy sobie w ten sposób. Po raz kolejny nogi mogą być na żabę tak zwaną lub prosto, w zależności od waszego stopnia zaawansowania. Ja spróbuję zrobić w ten sposób, aby wyeliminować jeszcze z pracy dodatkowo troszkę zginaczy biodra, które wspomagają ten ruch, co jakby no, bardziej przełoży pracę na mięsie prosty brzucha, o co nam przecież tutaj w tym ćwiczeniu chodzi. Czyli kładziemy się i staramy się z mocnym zamachem wstać. A więc to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać na dole w komentarzu, jak już wykonacie trening, jak Wasze odczucia. Ja chciałbym podziękować firmie Bushido za pomoc w realizacji odcinka. Pamiętajcie, że kod rabatowy na zakup tego produktu znajdziecie na dole. Kciuk w górę, subskrypcja kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Ja już się z Wami żegnam. Bądźcie ze mną za tydzień. Wpadnie, myślę, kolejny ciekawy odcinek. Także do zobaczenia. Cześć. Oż kurde, prawie mi z żebra zmiażdżył. Weź to, tak, weź to stestuj, jak na amerykańskich teledyskach. Generalnie, jak wypełnić ten worek? Trzeba zajebać dzieciom piach z piaskownicy. Idealny sprzęt do przemytu tak, kokainy przez granicę na wyjeździe. Nie? Co pan ma? No sandbaga mam tutaj do treningu. Tak, jobda mi kazał na tym trenować tutaj, a że tam się kurde kokaina znalazła, no to trudno. Artur mocno. Niech tak ładnie wygląda, niech się prezentuje. Prezentuj się. Kurde. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Ten papier nie prześlemy. Kurde, żeby mikrofonu nie zmiażdżył. Gacio po tacie to spadają, nie? No, zatańczę. I możemy dalej. Jakiś taki boomboxa nosili w takich amerykańskich filmach starych takich. Muzyka puścić taką.